Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Single Tracki w Górach Sowich. Dziś jesteśmy na parkingu pod Czeszką i będziemy podjeżdżać najbardziej hardkorowym podjazdem od pana Romana, czyli Czeszka zakręcony. Sam podjazd ma 790 metrów i różnica poziomów to 85 metrów. Dlaczego mówię hardkorowy? Bo na początku jest bardzo stromo, a później wijemy się serpentynami aż na szczyt. Nie ma co dalej przedłużać, moi drodzy. Atakujemy. Póki jeszcze mam siłę, to dodam, że kobiecy rekord tego podjazdu należy do nikogo innego jak Mai Włoszczowskiej, która w 2021 we wrześniu uczestniczyła tu w zawodach w Srebrnej Górze i trasa prowadziła przez Śnieżkę. Ile Boże, Czeszka. Mai zajęło to 7 minut, a mi ile zajmie? Obawiam się, że za dwa razy tyle, ale przekonacie się sami, jak będziecie dopingować mnie podczas tego podjazdu. Jak na razie to widzicie mega stromo pod górę. Kamory. Tutaj mamy jeszcze bardziej ostre podejście na Czeszkę, 10 minut. Czeszka ma 742 metry nad poziomem morza. No, tu rowerem po lewej, teraz byśmy nie dali rady wjechać. Dlatego udajemy się na Czeszkę zakręcony. Na razie w miarę szeroką, kamienistą drogą jedziemy. To bardzo nawet nie jest stromo. Póki co. Ale już za jakieś niecałe 100 metrów. O! Nawigacja podpowiada, że 60 metrów. Skręcamy w lewo na zakręconą Czeszkę. Zakręconą, bo kilka takich agresek pan Roman nam tutaj przygotował. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzę. Widać już żółtą strzałkę, czyli pierwszy nawrót przede mną. Pierwszy nawrót zaliczony, jest tabliczka, że to Czeszka zakręcona.
Pewnie się zastanawiacie, czemu jadę z nawigacją. Otóż powiem wam, że po zjeździe ścieżki mam jeszcze zamiar jechać wiatrakowym, ale za bardzo nie wiem, gdzie on się zaczyna, więc dlatego wczoraj porzuciłem sobie mapę GPS. Żeby nie błądzić. Dwa nawroty za mną, przede mną trzeci i kolejna tabliczka. Troszkę zakręcone do tej pory, zawsze zaliczałem, chodząc tu na wycieczki z rodzinką, a ostatnio też ze znajomymi, którym się podobało, serdecznie pozdrawiam, będę wiedzieć, o kogo chodzi. A przy okazji taki apel. Zobaczcie, jak tutaj pan Roman ile musiał włożyć pracy, żeby ułożyć tą trasę. To samo na zjeździe ścieżki widokowym, które rozjeżdżają motokrosy. Dlatego ogromna prośba, nie jeździcie motokrosami po ścieżkach. No tak, najgorzej to jak się człowiek zatrzyma. Dwa głębsze wdechy i się koło zsuwa. Do Czeszki w linii prostej 100 metrów, a my jeszcze parę serpentyn. Kolejny nawrót za mną. Byłem tam, pomyślałem, że będzie gorzej. Na razie jadę. O. Kolejny nawrót. Okej. Tutaj już strumień. No, widać, to już jest ciężko. A taki byłem chujak przed chwilą. A.
No to już. Ostatnia prosta. Dzień dobry. No i jak widzieliście, udało mi się podjechać. Teraz pokażę wam piękny widok z czaszki na okolice, dla którego warto tu podjechać. Jak wam się podobał ten widok? Mnie się podoba. Jak wam się podobało, to łapka w górę, a ja jadę dalej.